Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 149 odcinku z serii King's Bounty Legenda. I pierwsze co, to chciałbym wam złożyć życzenia szczęśliwego nowego roku, żeby był on lepszy niż poprzedni, który już się kończy na szczęście i był zdrowo porąbany, żeby spełniły się wszystkie wasze marzenia, a przynajmniej ich część, aby spełniły się wasze plany, nadzieje, i aby ogólnie w tym nadchodzącym roku było lepiej niż w roku, który zostawiamy za sobą. A my rozpoczniemy tego jakże radosnego sylwestrowego specjala od wtłuczenia Ambrozjuszowi. Przy czym najpierw, pierwsza rzecz, jaką będziemy potrzebować, to będzie... Tak. Raz, tak. Okej, jesteśmy gotowi na Ambrozjusza. Chodź tu, Ambrozjuszu. Dobra, no to tak. Pierwsze co, to jest oczywiście eksterminacja jego nekromantów. Owca, dobra, tutaj musimy się trochę rozejść i czekamy. Tutaj, dobra, tutaj też podjedziemy sobie tylko w tą stronę i czekamy. Ach, księga zła. Tak naprawdę bezużyteczny spell. Ten spell wydaje się taki super ekstra i w ogóle, tak naprawdę on jest do dupy. Tylko jeszcze o tym po prostu nie wiecie. Dobra, przejmowanie szału to tak na start. No, znacznie lepiej. Obrona. Teraz zrobimy to po chamsku, wiecie? Czyli jak zawsze. Czy jestem chamski? Ależ oczywiście, że tak. Jeszcze jedną księgę zbadł. Co za debil. Zamiast to użyć jakiegoś wartościowego spela, to używa bezwartościowych speli. Jak to było? A. That's a lot of damage! Dobra, pierwsze to skupiamy się teraz na jego nekromantach. Okej,
Okej, ja wam bardzo dziękuję za dostarczenie mi moich jednostek na pole front, na pole bitwy. Jedziemy przypiec kapłanów. Ciekawe, kiedy on się wypruje z many. Zaraz powinien się w sumie wypruć. Co jest mega fajną rzeczą. Dobra, i teraz tak. Dobra, zrobimy to tak. Podleć tutaj smoku. Teraz kula ognia tutaj. Zbroja gluta na czarne smoki, żeby za szybko mi nie padły. Zbieramy magnę. Co to jest? Okej, a dlaczego ja go nie mogę... Nie wiem, dlaczego nie mogę go zaatakować, ale nie podoba mi się to. Dobra, odwrót czarnych smoków. Bo nie chcemy ich tracić w tej walce. Na szczęście naszemu nieprzyjacielowi, naszemu enemy, skończyła się mana. Do czego doprowadził jej nierozważnym gospodarowaniem. Dobra, dajcie mi rozproszenie. Hmm.
teraz przewiduje potężny łomot. Dobra, nie wiem dlaczego ten kapłan jest po mojej stronie, ale okej, spoko. Przyjąłem to do wiadomości. Nie! Nie, co ja zrobiłem? Nie! Nie, moi gwardziści! I tym sposobem Ambrozjusz już się skończył. Uzupełniamy zatem nasze trochę nadwątlone siły. I z pełnym ładunkiem, niemalże pełnym ładunkiem szału, jedziemy dalej do drugiego pajaca. No come on. Specjalnie gra to robi, żeby szał mi się skończył. Nie, spokojnie, nigdzie nie wychodzimy, my do źródełka. Bo tutaj pamiętałem właśnie, że było źródełko many. I z uzupełnioną maną jedziemy tutaj. Dymy, hadzia! No dobra, co on tu ma? Nic wartościowego. Pierwsze co, to musimy mu zmieść te cyklopy. Bo bez cyklopów będzie miał smutek, ból i płacz i w ogóle będzie smutnym nieumarłym Sir Ambergoldem. Dobra, zbieramy skrzyneczkę. Jakby tak runy w niej były, byłoby fajnie. No, jest złoto. Feniksa, naprawdę? Kolejna useless jednostka. Bardzo uselessowi są ci przeciwnicy. Jeśli on jeszcze nie ma wskrzeszania, to jest naprawdę w bardzo ciężkiej odbytnicy.
otoczyć i zniszczyć. Okej, dajcie mi jeszcze jedną kulę ognia. Okej. Jak można nie kochać nalotu orbitalnego, co nie? To nie jest nalot orbitalny, to są magiczne kamienie spadające z nieba. Pierdolenie, to jest nalot orbitalny! Wykonywany przy pomocy marynarki imperialnej, która walczy ku chwale imperatora. Teraz, żeby całkowicie zniszczyć morale przeciwnika. Myślałeś za tym przeciwniku, że zadałeś mi poważne straty, tak? I don't think so. No i koniec. I Sir Ambergold został poskładany, a tym samym my mamy skończoną całą Krainę Śmierci. Nie musimy już tu więcej wracać. Bardzo mnie to cieszy. Miażdżący miecz. Oczywiście, że szybsze odpoczywanie. Dobra, Kraina Śmierci skończona. Jesteśmy wspaniali. Uzupełniamy rezerwy. Znaczy, uzupełniamy się z rezerw. No i wychodzimy stąd, bo tutaj już nic ciekawego nie znajdziemy.
Dobrze, udajmy się... Kurczę, mamy jeszcze 10 minut. Dobra, zrobimy tak. Do Darionu. Zrobimy tak, kółeczko do Darionu, z Darionu do Elini, z Elini szybko do tamtego wielkiego lasu, pod to źródełko szału i tam sobie zakończymy ten odcinek. Potem biegiem przez Elinię do labiryntu. Przez labirynt przejdziemy tym szybkim znakiem. No, stamtąd tym szybkim znakiem i potem... halo, gdzie jest mój staw? I potem... Szybko do tamtego ostatniego bohatera. To brzmi jak dobry plan. Jeszcze 5 zwycięstw. Tyle zwycięstw to my nie będziemy już mieli w tej grze. Tutaj, kurczę, te 3 niebieskie runy by mi się przydały. No, te 3 niebieskie runy by się przydały. A dlaczego? Bo... Dobra, dajcie mi teraz rezerwy. Ja chcę rezerwy. Ja chcę ciągnąć za sobą całą armię. Dobrze, teraz czuję się odpowiednio uzbrojony. Teraz migiem do Elinii. No i potem biegł się przez Murok. I w Muroku uwalimy tego jednego bohatera, który nam tam łazi cały czas. Jak jego uwalę, to wtedy odbuduję armię. I co wtedy? I wtedy pójdziemy do tamtego ostatniego orka. I zobaczymy... Kurczę, nie pamiętam, co tam się dokładnie dzieje. Dobra. Na tym sobie ten odcinek musimy niestety zakończyć, ponieważ... Wiem, że jeszcze nie jest on wystarczająco długi, ale nie byłoby sensu robić teraz szybko biegania, więc na tym sobie ten odcinek zakończymy. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie uzupełnimy sobie szybko szał, wjedziemy w tamtego ostatniego bohatera, uzupełnimy armię, i pójdziemy się rąbać z orkami. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.